suena este flow. Yo que estaba enfermo, ahora me siento mejor. Encima, África viva mía. Wraz z Włodzimierzem Szaranowiczem wita Państwa Dariusz Szpakowski i wspólnie zapraszamy na dzisiejszy spektakl. I piłka wybita do przodu. I teraz... Szansa! Przenieśli grę z własnego pola karnego. Włosi rozpoczną grę od wrzutu z autu. Może być groźnie. Jakuinta. Jak on to zrobił? Kapitalnie obronił. Chiellini. Po gwizdku sędziego. Włosi od rzutu wolnego. No i szybko wykonali ten rzut wolny. Montolivo. Jakuinta. Przekazał piłkę partnerowi. Daniele De Rossi. Próbował, ale stracił piłkę. Mamy rzut rożny. Znakomity wolej. Gwizdek. Rzut wolny. W ostatniej chwili przejęli. Bylo. Centra w pole karne. Będzie niebezpiecznie. Donkeriu. Ale znakomicie przechwycili teraz piłkę. Byłoby bardzo niebezpiecznie. Najbardziej znanymi trybunami Stadionu Olimpijskiego są trybuna północna i trybuna południowa. Na północnej przesiadują kibice Lazio, natomiast południowa to siedziba kibiców Romy. Już wydawało się, że przejęli, ale nie opanował piłki. Pięknie podał. Stracili piłkę. Donkeriu. W ostatniej chwili, ale udało się przejąć. Udało mu się minąć obrońców. Spójrzmy, dośrodkowanie przejęte przez obrońcę. 1-0 prowadzą goście. No, udało się przejąć. Donkeriu. Przeciwnik traci piłkę, nie ma faulu. Świetnie teraz powalczyli, ale górą obrońca, który odebrał piłkę. Dobrze teraz obrońca przechwycił to dośrodkowanie. Piłka zagrana do bramkarza, nie podoba się to publiczności. Pedersen. Out. Za chwilę rozpoczną od rzutu. Grindheim. Jest szansa. Ma dzisiaj ciąg na bramkę, tym razem jednak nieskutecznie. Na razie ma jedno trafienie i widać, chce trafić po raz drugi. Donkeriu. Przy piłce Rize. No i obrońca zdołał odebrać mu piłkę. A teraz przy piłce Rize. Przerywa tę ciekawie zapowiadającą się akcję.
Montolivo. Iaquinta. De Rossi. Montolivo. No, trzeba pochwalić go za to podanie. No, strzela! Jest bramka! Mamy remis! Ale w sprytny sposób uderzył tę piłkę, prawda? Tak, zachował zimną krew, wyczekał do ostatniej sekundy i precyzyjnie umieścił piłkę tam, gdzie chciał, zamiast uderzać siłowo. Świetna technika, duże brawa. No, prawie, ale nie opanował piłki. Dośrodkował, chciał znowu wpisać się na listę strzelców, ale mógł się bardziej postarać. Ta sytuacja była trudniejsza niż przy pierwszej strzelonej bramce. Łatwa strata w pojedynku z obrońcą. Było gorąco, ale obrona ma chłodny umysł. Wylio. Ładne podanie. Dośrodkowanie w pole karne. Przejęli piłkę. Montolivo. Teraz De Rossi. Iaquinta. Mogą zdeprymować przeciwnika tym długim rozgrywaniem. I za moment gra zostanie wznowiona z rzutu wolnego. Daniele De Rossi teraz. No, zastąpił bramkarza. Wyszedł zwycięsko z tego pojedynku. To widowisko potrwa kilka minut dłużej. Tak zdecydował arbiter. Chiellini. No, szkoda. Nie udało się opanować piłki. Ale znak 45 minut poza nami. Remis. Do przerwy mamy remis. Spotkały się dzisiaj dwie równorzędne drużyny. I ciekawe, kto wygra. Ja na razie nie postawiłbym na żadną z nich. Przed nami druga połowa tego meczu. Grindheim. Hageland. Pedersen. Odebrał piłkę czysto, ładnie. Daniele De Rossi. John Kerriu. To dobry moment na centrę. Andrea Pirlo. Montolivo. Iaquinta. Wylio. Pedersen. Montolivo. To podanie przejęte przez obronę. Grindheim. Wysokie, celne podanie. Za chwilę wznowienie przy linii bocznej wrzutem z autu. Grindheim. Chiellini. Montolivo.
Iaquinta. Odetchnąłem z ulgą, udało mu się wstać, no i wraca do gry. Wiesz, naprawdę przez chwilę myślałem, że nie da rady. No, świetnie go obrał. Odrzucał tam włośnik. Zabronoda. Andrarabiro. Mongolibo. Iaquinta. Oddaje ekipę koledze. Nie wykorzystał szansy i wciąż remisowo. Ależ walka bark w bark, przegrywa pojedynek z obrońcą i traci piłkę. Rindheim obok bramki. Iaquinta. De Rossi. Montolivo. Ładne podanie. Udany wślizg z boku. Brawo, obrońca przejmuje piłkę. Iaquinta. Nie dał rady obrońca. Walka bark w bark, ale górą obrońca. Och, ładnie to zrobił. Dzięki tej bramce prowadzą w tym spotkaniu. Trener dokonał zmiany, liczy, że nowy zawodnik rozrusza grę kolegów. No, nie mają innego wyjścia, przegrywają w drugiej połowie. John Kerriu. No i strata piłki. Montolivo. Iaquinta. Bezbłędny dzisiaj w odbiorze piłki. I mamy rzut rożny dla przeciwników Włochów. Trenerzy obu drużyn dokonują zmian. Zmiana wyraźna, ustawienia na bardziej defensywne. Dobrze, wbiega na wolne pole. Oddaje strzał. Gol! Pokonał bramkarza. No i mamy powtórkę szybkiego kolejnego trafienia. Naprawdę niewiele było im potrzeba. Rindheim. Skjelbred. Odebrał piłkę rywalom. Qualiarella. Nie mają już nic do stracenia i wygląda na to, że mogą narazić się na kontrę. Ruszą zdecydowanie do ataku. Bardzo słusznie, nie ma naprawdę na co czekać, trzeba działać. Zdecydował się dośrodkować. Nie wyszło im to dogranie. Obrona w posiadaniu piłki. Iaquinta. Groźnie, ale zdążyli na czas. Gryl, Hageland. Dobrze próbował, ale stracił. Szkoda, że nie opanował tej piłki. Podał do partnera. No, nie mogą się przebić. Niecelne podanie i będzie out. Mamy out.
za chwilę wznowienie gry. Musi spróbować czegoś nowego, jeśli chcą odmienić losy tego pojedynku. W drugiej połowie przegrywają, wprowadza do gry nowego gracza. Jaquinta znowu świetnie odebrał piłkę, jest dzisiaj nie do przejścia. Donkeriu. Skielbret. Obrońca przejmuje dośrodkowanie. Szkoda, że jest spalony. Mielibyśmy bramkę. Prowadzą w drugiej połowie, trener decyduje się na zmianę. No, myślę, że będą chcieli bronić tego korzystnego rezultatu. Zambrotta. Dzisiaj naprawdę z przyjemnością patrzy się na ich grę. Świetna wymiana podań. Wszystko chodzi jak w szwajcarskim zegarku. Skielbret. Qualiarella. Po raz kolejny w dzisiejszym meczu niecelne podanie tego zawodnika. Jaquinta, niełatwo jednak przedrzeć się przez obronę rywala. Qualiarella. Odważnie, czy to będzie? Tak jest! Rzut karny! Znakomicie wykorzystana jedenastka. Nie pomylił się i piłka w siatce. Różnica klas obu zespołów jest dzisiaj aż nadto widoczna. Donkeriu. Skielbret. Przechwyt, ale... nie opanował. Udaje mu się zabrać piłkę bez faulu. Jaquinta. Mieliśmy przerwę w grze. Słusznie sędzia dolicza dodatkowe minuty. Skielbret. Zgadzam się z decyzją arbitra. Był spalony. Wprawdzie minimalny. Donkeriu. Ładnie odebrał mu piłkę. Andrea Pirlo. Jaquinta. Ten gwizdek oznacza koniec meczu, koniec spotkania. Powiem, szkoda, to była przyjemność patrzenia i komentowania. Rzeczywiście, dawno nie widzieliśmy tak znakomitego show w wykonaniu zespołów piłkarskich. Mnóstwo sytuacji, mnóstwo emocji, wiele bramek. Tylko pozazdrościć. Mecz komentowali dla Państwa Włodzimierz Szaranowicz i Dariusz Szpakowski. Dziękujemy i do usłyszenia.